dzieli je przepaść. Ponad 30% różnicy w cenie, wiele różnych technologii i funkcjonalności. Czy warto więc porównywać tak różne ekspresy do kawy? Moim zdaniem tak, ponieważ mają również wiele wspólnego. Ja mam na imię Damian i serwisuję ekspresy do kawy, a przed Państwem wystąpią dzisiaj Jura Z6 oraz Jura S8. Zapraszam na porównanie. Zarówno ekspres do kawy Jura S8, jak i Jura Z6 są wyposażone w Smart Connect. Możemy operować nimi przez Jura Operating Experience, a tam każdy użytkownik ekspresu w swoim własnym smartfonie może ustawiać takie kawy, jakie lubi i nikt mu tego nie zmieni. Te kawy będą jego. Co więcej, te ekspresy mają opcję personalizacji, czyli w każdym z nich możemy dodatkowo zapisać po 8 swoich ulubionych napojów, skonstruowanych tak jak lubimy, opisanych tak, aby były dla nas łatwo identyfikowalne, ale to ekspres Jura Z6 ma 22 predefiniowane napoje. Przyjeżdża do nas w kartonie, wyciągamy go i mamy 22 różne napoje zaprogramowane w tym ekspresie, natomiast w ekspresie Jura S8 jest ich 15. Zerknijcie Państwo, jakie to są napoje. W ekspresie Jura S8 będzie to ristretto, espresso, kawa, porcja pianki mlecznej, cappuccino, latte macchiato, kawa biała i porcja gorącej wody oraz pod interfejsem obrotowym macchiato, czyli espresso z kropelką mleka, porcja mleka, kawa latte, woda na zieloną herbatę, 2 ristretto, 2 espresso oraz 2 kawy czarne. W ekspresie Jura Z6 będzie to espresso, kawa baristy przedłużana wodą przez wylewkę wody zintegrowaną w głównej wylewce, porcja gorącej wody, macchiato, czyli espresso z kropelką mleka, kawa biała, cappuccino, latte macchiato, a oprócz tego pod interfejsem obrotowym ristretto, espresso doppio z podwójnego namielenia, lungo barista, kawa latte, mleko spienione, woda na zieloną herbatę, woda na czarną herbatę, dzbanek kawy. W porównaniu do ekspresu S8, ekspres Jura Z6 może więc przygotować dla nas więcej o espresso doppio, czyli espresso z podwójnego namielenia, kawy baristy i lungo baristy oraz 2 kawy baristy i 2 lungo baristy. To są kawy, które są przedłużane wodą, espresso przedłużane wodą, dzięki temu, że wylewka wody jest zintegrowana w wylewce głównej. Oraz dzbanek kawy. Dzbanek kawy to jest do 5 porcji kawy baristy, czyli mamy tam opcję ustawić do 5 namieleń, pewną ilość wody na każde namielenie, pewną ilość wody przepływającej przez kawę. Druga różnica między tymi ekspresami to tryb inteligentny zaimplementowany w ekspresie Jura Z6. Jeżeli uruchomimy tę funkcję, to ekspres będzie się o nas uczył. Będzie się uczył, jakie kawy lubimy najbardziej, które kawy wybieramy najczęściej i po pewnym czasie sam podmieni nam te kawy na ekranie głównym, umieści je na ekranie głównym. Zostańmy w programatorze. Trzecia różnica między tymi ekspresami jest taka, że obydwa te ekspresy mają dostęp do statystyk, do tego, ile wykonaliśmy kaw, jakie wykonaliśmy kawy, ile wykonaliśmy procesów konserwacyjnych z poziomu aplikacji Jura Operating Experience, ale to ekspres Jura Z6 dodatkowo w szybki, łatwy sposób ma dostępne te statystyki również w menu ekspresu. Czwarta różnica między tymi dwoma ekspresami jest dosyć oczywista. Na pierwszy rzut oka widać, że w ekspresie Jura S8 mamy duży wyświetlacz. Duży kolorowy wyświetlacz dotykowy, a więc jest to jedyne miejsce, w którym my komunikujemy się z ekspresem i ekspres komunikuje się z nami. A w ekspresie Jura Z6 mamy trochę mniejszy wyświetlacz TFT, również kolorowy. 8 przycisków obok wyświetlacza oraz przycisk Rotary Switch na górze ekspresu. Pokręcamy ten przycisk, aby zmieniać opcję, klikamy, aby zatwierdzać. Z własnego doświadczenia, ponieważ długo korzystałem i z jednego, i z drugiego ekspresu, wiem, że obydwie metody sterowania tymi ekspresami są naprawdę przyjazne. Nie umiem Państwu powiedzieć w tym momencie, która jest lepsza. Obie podobają mi się tak samo. Obydwa ekspresy mają dokładnie tak samo skonstruowane menu. W ten sam sposób się z nich korzysta. Jednak za ten większy wyświetlacz myślę, że należy się w miejscu punkcik dla S8. Ostatnia różnica tycząca się stricte programowania napojów w tych ekspresach tyczy się możliwości programowania temperatury mleka spienionego bądź też niespienionego w 10 stopniach. Ekspres Jura Z6 posiada taką opcję. Wiem, że jest ona bardzo pożądana. W ekspresie Jura Z6 możecie temperaturę mleka kontrolować. Przejdźmy teraz do wylewek ekspresu. Ekspres Jura S8 jest w stanie przygotować kawę mleczną za dotknięciem przycisku, ale ma dwie wylewki. Ma jedną wylewkę centralnie umieszczoną dla kaw czarnych, a po prawej stronie, patrząc od frontu ekspresu, mamy wylewkę kaw mlecznych. I wylewka kaw czarnych unosi się maksymalnie na wysokość 118 mm, natomiast wylewka kaw mlecznych na 157 mm, a więc mieszczą się tutaj bardzo wysokie szklanki do latte macchiato. Jeżeli chodzi o ekspres Jura Z6, w tym miejscu mamy jedną centralnie umieszczoną wylewkę do wszystkiego. Mamy tutaj wyjście spieniacza, mamy tutaj wyjście dla kaw czarnych i mamy też wylewkę gorącej wody. Ten ekspres, w związku z tym, że ma właśnie tą wylewkę jedną, jest w stanie, tak jak już wspominałem wcześniej, przygotować kawy baristy za dotknięciem jednego przycisku. Jest też w stanie przygotować kawy mleczne za dotknięciem jednego przycisku. Co więcej, w momencie, kiedy pielęgnujemy ten ekspres, kiedy nadchodzi zwykłe przepłukanie, nie musimy się zastanawiać, z której wylewki za chwilę poleci woda z przepłukania. Z kolejną różnicą zostaniemy przy wylewkach kaw mlecznych, a dokładniej rzecz biorąc przy spieniaczach. W obydwu tych ekspresach mamy spieniacze Professional Fine Foam, AP3, czyli najnowsze osiągnięcie Jury, spieniacze, w których możemy regulować, czy chcemy mleko spienione, czy też niespienione. Jednak w ekspresie Jura S8 musimy robić to manualnie, tak jak Państwo widzieliście, natomiast w ekspresie Jura Z6 za te regulacje jest odpowiedzialne serwo, które znajduje się za wylewką główną. Ekspres sam będzie nam zmieniał położenie tego spieniacza, tak aby zgodnie z recepturą kawy w danym momencie poleciało nam bądź to mleko spienione, bądź też niespienione. Tak jak Państwo widzicie, te ekspresy są zbudowane na różnych platformach, one wyglądają zupełnie inaczej, a więc będą się też różnić wielkościami pojemników i rozmiarami. Jeżeli chodzi o pojemnik na wodę, 1,9 litra versus 2,4. Pojemnik na ziarno akurat taki sam, po 280 gram, natomiast pojemniki na odpady mają pojemność maksymalnie 16 porcji odpadów, natomiast w ekspresie Jura Z6 maksymalnie 20 porcji odpadów, a więc ten ekspres będzie bardziej przyjazny tam, gdzie przygotowuje się dużo kaw w ciągu dnia. Jeżeli chodzi o wymiary, ekspres Jura S8 będzie lepiej pasował do mniejszych pomieszczeń, tam gdzie mamy ograniczoną ilość miejsca, ponieważ jest o 40 mm węższy, 27 mm niższy oraz 6 mm płytszy. Mimo iż nie będę długo rozwodził się nad kolejną różnicą, zasługuje ona na szczególną uwagę. W ekspresie Jura Z6 zastosowano tak zwany projekt akustyczny. To młynek w trakcie mielenia ziarna generuje dźwięki o najwyższym natężeniu, w związku z tym młynek w tym ekspresie został zabudowany specjalnymi matami tłumiącymi dźwięk. Ten ekspres będzie pracował ciszej niż ekspres Jura S8. Kolejna bardzo ważna zaleta tych dwóch ekspresów w momencie, kiedy je kupujemy, w autoryzowanej sieci dystrybucji ekspresów Jura w Polsce otrzymujemy od Jury zaproszenie do klubu konesera kawy. Jeżeli w przeciągu miesiąca od daty zakupu zarejestrujemy na stronie klubkoneserakawy.pl nasze urządzenie, to otrzymamy dodatkową gwarancję na to urządzenie i będzie to odpowiednio dodatkowo 11 miesięcy dla ekspresu Jura S8 oraz dodatkowo aż 25 miesięcy gwarancji na ekspres Jura Z6. Ostatnia grupa różnic to różnice stricte estetyczne. W ekspresie Jura Z6, oprócz tego, że tak jak w S8 mamy podświetlaną filiżankę w dwóch kolorach, dodatkowo mamy jeszcze podświetlany zbiornik wody. W ekspresie Jura S8 mamy zdecydowanie masywniejszą pokrywę aroma, chroniącą aromat. Tutaj też mamy pokrywę chroniącą aromat z uszczelką. Tutaj jest ona wykonana po części z odlewu, po części z tworzywa. sprawia naprawdę niesamowite wrażenie. Panel frontowy w ekspresie Jura Z6 jest wykonany z bardzo grubej aluminiowej płyty. Nie tylko panel frontowy, ale również ten panel górny. Tych różnic jest więcej. Myślę, że w trakcie tego porównania zrobiłem kilka ujęć, którymi przyciągnąłem Państwa uwagę. Mam nadzieję, że ten filmik się spodobał. Jeżeli tak, proszę o zostawienie łapki w górę i subskrybowanie mojego kanału. Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś wątpliwości dotyczące się czy to tych dwóch ekspresów, czy innych ekspresów do kawy Jura, zapraszam do kontaktu z naszymi specjalistami. Oni odpowiedzą na każde Państwa pytanie. Numery telefonów znajdują się tutaj u góry. Dziękuję Państwu za poświęcony czas i do następnego filmu.